Dzień dobry Państwu, witamy wspólnie z dr Izabelą Król. Dzień dobry. I z George'em. Pani doktor, buldogi angielskie, owczarki niemieckie, wiele psów ma problemy ze stawami, z kośćmi. Czym te problemy się różnią, jak je rozpoznać, jak leczyć? I buldog angielski, i owczarek niemiecki to są dwie różne rasy. Borykają się z różnymi, przeróżnymi problemami. Owczarki niemieckie, labradory, rottweilery, ich głównym problemem jest dysplazja stawu biodrowego, dysplazja stawu łokciowego. I tu bardzo ważna jest wczesna diagnostyka tych zmian, dlatego wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na dzień dzisiejszy preferuje się już zdjęcia robić w wieku 3, 4, 5 miesięcy, aby można było stwierdzić w wczesnym okresie zmianę. Wtedy, jeżeli zmiany dotyczące tych chorób, są to choroby genetyczne, dziedziczone, i jeżeli szybko zdiagnozujemy, w odpowiedni sposób potraktujemy, zadziałamy, to wówczas skutki rozwoju tej choroby będą mniej nieprzyjemne dla nas, właścicieli, i dla psów. Ale można to leczyć. Jeżeli są to duże stawy, zmiany, wówczas wchodzi w grę chirurgia, natomiast stosujemy wówczas profilaktykę i podajemy preparaty z glukozaminą, z chondroityną, które usprawniają rozwój chrząstek. A w przypadku buldogów, generalnie to są ciężkie psy na krótkich, pokrzywionych łapkach. Jakie one mają dolegliwości? Te psy borykają się ze względu na ich krzywe właśnie kończyny, złe ukątowanie wstawów, na zmiany zwyrodnieniowe, które zaczynają je spotykać w późniejszym wieku. Jako starsze pojawiają się zmiany i powodują silne kulawizny, i to leczymy zachowawczo, podając leki przeciwbólowe, oczywiście glukozamina, chondroityna, czasami oszczykujemy te stawy. A kręgosłup? Jeżeli chodzi o buldogi francuskie, angielskie, niestety są to psy tak zmienione, ze takimi dużymi zmianami w kręgosłupie, że bardzo często kończy się to wręcz przepukliną tego kręgosłupa, operacjami. Mają kręgi zdeformowane, czasami mają zrośnięte kręgi w mosty. Niestety jest to ich bardzo, bardzo duża dolegliwość. Czyli rozumiem, że małe rasy raczej mniej chorują na choroby stawów, tak? Generalnie, jeżeli chodzi o zmiany zwyrodnieniowe, tak, natomiast nasze słynne Yorki z poprzedniego odcinka mają też swoją tendencyjną chorobę, na przykład spadające rzepki w stawie kolanowym albo zerwane więzadła krzyżowe też w stawie kolanowym, ponieważ są bardzo skoczne, szybkie, przeskakują z jednego miejsca na drugie. Często zdarzają się właśnie te schorzenia, które niestety kończą się operacją. Czy możemy w jakiś sposób zapobiegać, uprawiać profilaktykę, jeśli chodzi o te choroby stawów, czy o asekurację, jeśli chodzi o chrząstki? Czy istnieją jakieś leki i warto je podawać na przykład, czy nie? Czy może to też jest kwestia diety samej? Jest to bardzo ważne, żeby u tych psów, które mają tendencję, czyli u psów dużych ras, właśnie podawać odpowiednią ilość fosforanu wapna, odpowiednią ilość glukozaminy. Są specjalnie przystosowane do tego preparaty, które są już przygotowane do podawania w młodym wieku, aby chrząstka się bardzo dobrze rozwinęła i w konsekwencji nie były takie nieprzyjemne dla psów. Czyli co by Pani poradziła na przykład osobom, które chcą kupić sobie psy? No i wiadomo, że jak sama Pani doktor powiedziała, jest to genetyka. Na co zwrócić uwagę? Czy jesteśmy w stanie jakoś rozpoznać, czy spytać na pewno o papiery i jakby drzewo genealogiczne? U tych psów, które są predysponowane do dysplazji, warto jest się zapytać hodowcy, czy matka, ojciec, dziadek miały wykonywane zdjęcia, które pokazują, czy pies jest wolny od dysplazji. Jest to pierwszy krok. Drugim krokiem jest pójście do lekarza, który ma swoje sposoby na to, żeby zobaczyć, zbadać i już wstępnym wzrokiem zobaczyć, czy mamy możliwość wystąpienia dysplazji stawów biodrowych. Rozumiem. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.